jest tak dużo questów, że zaraz mi łeb wybuchnie. Partiatik! Live! Ale czy ja zrobiłem chociaż wszystko? Pośpijmy do normalnej godziny. Tak? Chcę odpocząć. Tak? Pójdę do Valerada i do ratusza. Jerry, no tak. Klasik. No dobra, wyruszamy dalej. Jaskra to znowu wcięło. Nie chcę, żeby mnie ludzie widzieli z Wiedźminy. Ty żulu parszywy. Czekajcie, gdzie jest Velerad? Gdzie on miał? Tu. Albo w ratuszu, albo w strażnicy on był. Czy nie? Wszystko zgodnie z planem. Strażnica, no. Muszę odpocząć. Na twoim miejscu nie paradowałabym z bronią przed oczami strażnika. Coś tam mówię, questa do oddania. Ty ten tu siedzi. Czego chcesz, Wiedźminie? Kim ty w zasadzie jesteś? Dobranoc, mogli. Co to za pytanie? No ja do drugiej jestem posiedzę. Jestem hrabią. Jeżeli nie słyszałeś nazwiska Devet, to znaczy, żeś cham i prostak. Interesuje cię w życiu coś poza polityką? Impertynenckie pytanie, ale niech będzie, odpowiem ci. Lubię ćwiczyć umysł podczas gry w pokerze. Również znam tę zabawę. Owszem, obiło mi się o uszy. Jeśli chcesz, możemy czasem zagrać. Jednak go lubię. Przemyślę to. Znajdziesz mnie tutaj. Bez save'a lecimy. No i gówno, bo nie zasejwowałem. Klasik. Ja pierdziele. No to dead, bo on wyrzuci 3 piątki. Nie wierzę w to w dupę, to nie jest losowe. Ty skipować i tego? Czekajcie. Nie no, w dupę. Trójka, co on miał? Sześć, sześć, trzy, trzy. Okej. Ja pierdziele w dupę, no nie. Przegrano. No to gramy godzinkę w kości. 6, 5, 4, 3. Uuu.
Nie wiem, widzowie, tu nie ma, no to wszystko polega na tym, że to jest pieprzony P-gigant, a raczej oszustwo. Piątki brakuje. Ja pierdzielę. Czekajcie. No nie, no. Nie mam siły na to pieprzone ścierwo. Dobra, no to nie jest, to jest niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe. Tu jest poziom trudności jakoś powiązany z kośćmi, bo nie ma bata, że jest inaczej. No nie ma w dupę bata, że jest inaczej, nie ma. No i co mi po tej trójce? No. Jednak dużo. Co za rekruci? Czego chcę? Wukong 20. Może się uda jedynkę i dwójkę Wieśka do Wukonga, ale kurde, ja się zastanawiam, czy jedynkę przejdziemy. O, full. Co? Nie. To jest naprawdę oszustwo jakieś gigantyczne. Dwie szóstki, jak wcześniej, dwie trójki wyrzucił, czy dwójki. Oczywiście, no przecież to jest niemożliwe, to jest po prostu nierealne. To jest po prostu w dupę niemożliwe. Mentor, no, ja też nie wiem, ile zostanie. No, myślę, że skończymy to do tego. Do Wukonga i może dwójkę. Dwójka jest króciutka, może trzy streamy zajmę. Nie mam pojęcia w sumie, ile zajmie. Aha. No co? On by jeszcze dwa razy kość przewrócił i by miał wszystko to samo. No to oszustwo. Kość na kość upadła i się zaliczam. Nie. Czego? Nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. Ja się gdzieś pieszę na chillku z Wieśkiem. No i co? I wyrzuci teraz co? Dwie trójki? Ale blisko było, blisko było, szmato pieprzona. Można iść. Można iść i teraz tak. Dwie rzeczy są do zrobienia. Alchemik w manufakturze, ratusz. Aha, i nie mam pojęcia, gdzie jest Velerat, ale mogę go znaleźć tak.
On ma tu być. Jestem tak uzależniony od tego Wiedźmina u ciebie, że odkurzam dzisiaj na chacie z słuchawkami na uszach i telefonikiem, żeby chociaż słyszeć, co się dzieje. No i prawidłowo, w dupę. Nie no, ta gra jest naprawdę mocna, no. Zarekwirowali dużą salę. Jak my się tu pomieścimy? Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Którego? O kościach Graveira. Zapłacę za 5 sztuk. Jak je zdobędę? W porządku. 5. 5. Ja myślałem, że 3. To karczmy to kawał drogi chyba stąd, bo to trzeba naokoło, nie? Ale strasznie jest rozbudowana ta gra, naprawdę jest gigantyczna ta gierka. Serio, jest niedoceniany ten Wiedźmin 1. No wiadomo, no ten system walki to spieprzył, ale... I odrzuca wszystkich od siebie, ale warto, warto. Mówię, że warto, a gram pierwszy raz tą grę od kiedy wyszła. Czyli od 150 lat, więc... Jestem właśnie tym, co go odrzucało. Co jest wejść? Co? Nie, witam. Mogę czym? Ta wiwerna to była dla niego, więc to nie tu. I tyle, dobra. Jak nie trzeba naokoło? A jak jest? Drzwi są gdzieś? Co? Tu jest wejście? A tu! Rzeczywiście! Dzięki, dzięki, dzięki. Dzięki, widzę to. Taki kawał biegliśmy. Zep! Które? O kościach Graveira. Zapłacę. Jak je zdobędę, zgłoszę się. W porządku. A to nie są kości Graveira. Czyli my chyba mieliśmy. To są kły. O kłach Fledera. Płacę za 3 kły. Jezus. Dobrze się składa. Proszę, oto one. Weź to złoto w nagrodę. Ja pierdzie. Tyle za... O, level. 250. Znowu 5K. Kurde, nie możemy 6K dobić. Paywallek wleciał chyba, co? Zep? Przy... Które? O krwi gula. Przynieś mi 12 flakoni. Proszę, oto one. Oto twoja nagroda, Wiedźminie. 3 questy wykonaliśmy z tablicy ogłoszeń. Spać mi się chce. Przy... Który? Kikimora? My się z tym nie biliśmy, nie? I z Graveirem też nie. O pazu... Zapłacę. Nie mam tylu. Lit. A nie, mamy kość Graveira. Ale kiedy my go zabiliśmy? A czekaj, to był jakiś boss chyba. Ale nie pamiętam, co on tam robił. Czekajcie, Arche Spory. Jest.
Graveyard, to mamy Kuroliszek, mamy Kikimora jeszcze. Ale chyba mieliśmy, sprawdzałem. Tak. Dobra. Nie pamiętam, zabiłem jakiegoś tego, ale nie pamiętam kiedy, jak go zabiłem. Czekaj. Jeszcze mapę zobaczę, czy wszędzie by... A, właśnie. Alchemik i ratusz i możemy iść. Na co się tak gapisz? Tędy przejdziemy na tamtą stronę? Przejdziemy, nie? Nie masz ostatnio zbyt wiele pracy. Cholerna racja. Gdyby nie kości, umarłbym z nudów. Sam też grywam od czasu do czasu. Może partyjkę? Z przyjemnością. Ucieszysz. Możemy zaczynać. 40. Psie stawki. Psie stawki, chłopie. Psie stawki. Do zera. Kurde, kliknąłem poza ekranem. Gdzie ja jestem? Tu. Ja pierdziele, widzowie, jaki ten Wiedźmin jest dobry. No zaraz mnie popieprzy na punkcie tego Wiedźmina. Już mnie popieprzyło. Nie przegramy. A no, zaraz. Poczekaj, to nie koniec. Albo da fulla, albo idziemy z torbami. Znaczy się tego. Streeta. Ja, on ma fulla. Wakacje z Radanem? Nie. To są wakacje z Wiedźminem. Ale masz rację, ciężko będzie godzinowo przebić wakacje z Radanem, bo było chyba tam bez 2 godzin czy 3, 300 godzin. Nie wiem, czy to kiedykolwiek przebije. Nawet nice. To musimy wygrać, tu jest tyle pieniędzy. Nie. Pięć, pięć, pięć. Proszę cię, nie znisz mnie, błagam cię, proszę cię o jedno. Uff, 2000 w puli. Prawie 6K będzie. Proszę, proszę, 6, 6, 5, 4, 4, nie. Będzie full? Nie. Nie. Nie, dupę. Proszę full, proszę, proszę. A, dobra. A remis by był. Ci zależy, co by wypadło, byłby remis. Fula miał, ale on. Jakie kwoty, zaraz się wyzerujemy. Czerowanko! Nie mogę, jedyny on ma 3T. Loj, liczę, że nas szóstka ocali.
Ja pierdziel, jaka kwota jest w puli. Będziemy mieli... Nie, no nie wygramy, bo jest taka kwota, rozumiesz? Wchodzisz czy nie? Wejdzie, bo to dwie pary to jest nic. W puli byśmy mieli 6,5 tysiąca. Po prostu w to nie wierzę. Odsuń się, bydle. Dla kół. Tak, co to jest? O kurde. Ty. Możemy być poty na HP. Potki na HP mamy. O kurde. Za... Nie... Kiedy my byliśmy tu? Daliśmy mu zaczyta. No estus, estus. Ty, ale my u niego tak pomnożyliśmy pieniądze, że była szansa na 6,5 tysiąca. A teraz nawet jak wygram, to będziemy mieli co? 5300. Jak to możliwe? Czyli tu warto przegrać 2 razy? Albo 3? I potem zapisać... Słuchaj mnie. Warto przegrać 2-3 razy, zapisać i gon upadłego napieprzać. I 10 tysięcy będzie. No i koniec, poddać się. No i co to jest? Co to jest? 5200. 6,5 mogło być, jest 5200. Nie wierzę. No tak, mach, tak. No i dobrze. Ta gra jest za dobra, żeby w nią nie grać. To nie jest tak, że jak wygrasz, to oni po prostu o więcej... Nie, jak przegram, to oni o więcej grają. Bo oni mają wtedy więcej u siebie. Ty. Dobra. On ma trójkę, ja nie mam nic. I to jest najlepsza metoda, żeby oni coś grali. Teraz muszę wygrać tylko. Nie wygram. To jest piątka? Nie. Nie. Nie, to jest czwórka, nie. Nie, dupa, nie. Koniec. Przegraliśmy. Full jest w teorii najłatwiejszy, jak mamy dwie pary na start. Ja go nigdy nie mam. Trzy, trzy, dwa... No. Nie wiem, tu musi być jakiś trik, żeby to częściej wygrywać. Ja dosłownie ciągle przegrywam, no. Ja czasem wygram w te kości. To jest chyba powiązane z poziomem trudności, bo ja tego nie... Ja poluję na streeta i gówno daj ten streetik, nie? Ja pierdziele, ja i on wypadnie mu szóstka. Przegraliśmy.
przegraliśmy. Dostanę fulla, on dostanie fulla. Jest przegrane. To i tak przegrane, ma lepsze pary. Nie, no nie. To jest takie oszustwo pieprzone, no to jest niemożliwe, ile się przegrywa w te kości, no. Dobra, on podbija. I teraz się odkujemy i wygramy wszystko. Odbij, dobrze. Dobrze, dobrze, widzowie, trójeczka. Nie, trójka to jest słabsza, o kurde, nie. Trzy tysiące w kuli, ja pierdzielę. Nie, nie, 5-4-3-2. Nie, nie, tak! 5-4-3-2-1. O mój Boże, chodź, chodź, chodź. Nie, full. Nie. Nie, proszę cię, to jest jedyna szansa. To jest nie. Co to jest? Nie. Błagam, błagam, dwie trójki, proszę. Dwie szóstki, to jest przegrane. Nie. Nie. Nie da się w dupę wygrać. Ile byśmy mieli? 6 ponad tysięcy, nie? No to jest gra o nic teraz, to jest dosłownie gra o nic w tym momencie. To jest gra o nic. To trzeba mieć farta, żeby on podbił stawkę dwa razy. I potem ty musisz wygrać dwa razy z rzędu, nie? Inaczej jest zawsze dedek. To jest takie gówno w dupę. Wejdzie w ogóle? Wejdzie. Full, ale jaki? Full typu XPP. Ja mam dość i destynt. Nie gram w te pieprzone. No nie mogę, no nie da się. To nie da się. Ja pierdzielę, no nie da się. No przecież to jest niemożliwe. Pytanie, czy my z nim wygraliśmy, czy to jest safe przed, czy pono. Nie wiem, czy to jest przed, czy po. To musimy zagrać. No zobacz, o, podbił dwa, to jest ten moment. Nie podbił dwa razy, a no ta, bo dwie pary. Widzicie, co to są dwie pary, nie? Chłop dosłownie nic nie zrobił. Takie mam oczy w tym momencie, jak te oczy wężowe. Dosłownie mam takie gały teraz. Tylko zapłakane. Takie no. Dwie pary to największa szmata, jaka istnieje. Zobacz, to była dwójka, to kostka zrobiła.
Nie mogę, no. To jest klątwa. To jest klątwa tu ten mamona. Full. Ale ta kostka próbowała jeszcze wygrać. Widzieliście to? Widzieliście, jak kostka jeszcze próbowała oszukać? To nie są zwidy. To nie są zwidy. Trójeczka. Nie, dobrze, dobrze. No to jesteśmy na plus 20 golda po 10 minutach grania w pieprzone kości. Mam dość tego. Odpowiednio wyposażona. Rozumiem, Molly Box. Wybierasz się na zakupy z mieczem? Tak. Ale to jest takie skamerskie. Ten hazard w tym Wiedźminie 1. To nie jest losowe. To nie jest losowe. To jest pieprzone oszustwo. To nie jest opinia, to jest fakt. Czyli jak w życiu. Czymś szukam. A przyjechałem. Ta, której używają, jest zbyt krucha? Raczej zbyt droga. Chociaż właściwie to i tak niemal żelazo. Na dodatek bardzo zanieczyszczone. Co jest? Gdy rozmawialiśmy po raz pierwszy, wspominałeś coś o zerikańskich mistrzach. Próbowałem rozgryźć zagadkę stali z pomocą zerikańskiej książki. A, to jest to. Ale jest nic nie warta. Chętnie ją od... Na przykład w zamian za co? I tak nie masz tego, czego potrzebuję. A nie, to było dobre. Właśnie takiej rudy potrzebuję. Zobaczymy, może nareszcie uda mi się wywołać tę reakcję. Powodzenia. A, przepraszam, oto książka. Baw się dobrze podczas lektury. Dzięki. Ciągle tu jesteś? Uważaj na siebie. Następnym razem nie przychodź, gdy... Postaram się... Muszę jeszcze raz przemyśleć tę formułę. Czy ja tej książki już nie miałem? Nie. Ja to zdobyłem, ale nie wiem z czego. Tutaj to mam. Czerwony meteoryt na to wymieniłem. Ale mamy jeszcze 3 toluj. Antykwariat. Sprzedać wszystkie śmieci. Ratusz. Kartę. Zdobyć. Czyżbym popadła w niełaskę? I można iść coś porobić. Która jest? Ja pierdzielę, jak czas na tym Wiedźminie leci. To jest naprawdę nie fair. Gdzie jest ten handlarz książek? W tym bordelu wyszło jeszcze raz. Szuka. A więc tak, kolego. Pyk. Pyk. Przeczytane. 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 No. Właśnie teraz pytanie, bo to no tu chyba polega, że czytanie książek daje dodatkowy dialog, nie? Że warto wszystkie wpieprzyć, co są. Żeby nie spieprzyć se fabułki.
No tak, dają. Książki przeczytane, dialogi. Tylko nie wiem, to tylko do pobocznych rzeczy, no tak jak teraz ten alchemik. I inne główienka. To i tak tanie te książki. Odrobisz te hazardzie, no ja tutaj prawie nic nie wydaję na tych książkach, bo one są bardzo tanie. Ratusz. Diament przekazać. Na co się tak gapisz? Gigantyczny jest ten Wiedźmin, jeżeli ma tak dużo takich dość nowoczesnych rzeczy, jak na to, z którego roku jest ta gra. To jest bardzo ciekawe. Takich losowych eventów, losowych rzeczy. Powiedzmy losowych, wiesz o co mi chodzi. Takich niespodziewanych. Bardzo fajne to jest. Jak na to, kiedy to wyszło. Czekajcie, on miał questa, ale chyba go nie mogłem jeszcze oddać. Ja w sprawie... A, tak! Pióro... Pogra... Cóż za nieprzyjemny zapach. Przełożyć... Dobra, widzowie, karta, służyć? Jasper, aktywacja. Pracujesz w ratuszu? Niezbyt oryginalnie, mój drogi. Musisz postarać się bardziej, żeby zrobić na mnie wrażenie. Jesteś niegrzeczną dziewczynką. Niegrzeczne dziewczynki mają zawsze najciekawsze pomysły. Kiedy na ciebie patrzę, też zaczynam mieć wiele ciekawych pomysłów. Nie tak prędko. Chcę dostać prezent. Widzę, że mamy kaprysy. Co byś chciała dostać? Musisz zgadnąć, co najbardziej lubią niegrzeczne, rozkapryszone dziewczynki. To masz. O kurde, nie mam. Nie mam, tu. Chodź, zaprowadzę cię w miejsce, gdzie będziemy mogli być sami. Ja bym dla urzędniczki inne czasy. Chodź, pani. Wtedy... Co jest w dupę? Ty... Mogłam znaleźć sobie ciekawsze zajęcie, ale przynajmniej... Może następnym razem ci się uda. Dziewczynki nie awansują. Przełożyć, zakleić, wbić pieczątkę. Może następnym razem ci się uda. No dobra. Cóż za niegrzeczne dziewczynki. Jasper aktywowany, można iść dalej. Kto za tym stoi? Jak na razie to ja robię questy tak poboczne, że nawet na liście questów ich nie ma, więc ja, trzeba robić coś innego. Ja nie mogę tam tędy jakoś przejść? Nie, chyba nie. Śledztwo. No to raczej nic już nie zrobimy za bardzo. Jeszcze do tej baby niebieskokiej pójdę. A nie, w barze był ten Patryk? Widzieliście go? No karty, dawanie jakichś rzeczy z NPC-ów dialogowe. Nie ma tego na liście nawet. Co nie wejdę na stream, to albo goła dupa, albo CC. Albo kości. Nie zapominajmy. Czekajcie, co ja mówiłem, że... A, dom nocy. To co, kolejna karta? Ja pierdziele. Kości zostały rzucone, no.
chory panie, tu jest w dupę, ile tu rzeczy jest. Czego tam czyta? Znaj swoje miejsce, Wiedźminie. Tak, to mnie zadowala. Nie wiem, czy mogę... A nie, bo ja musiałem tak, bo ja muszę najpierw powiedzieć temu typowi, że jego siostra tam jest. Tylko ja go nie widziałem w karczmie, może on rano jest. Tak, Perse, no. A oni trenują. Jest Patryk. Tak? Spotkałem niebieskooką kurtyzanę w domu publicznym. Niemożliwe. Moja siostra nigdy nie weszłaby do takiego miejsca. Nie mam dowodów, ale wyglądała jak kobieta, którą opisałeś. Zdobądź dowody. Tu chodzi o honor mojej rodziny. Zobaczę, co to się zrobić. Jak? Idź do burdelu po prostu. Stary capie. Co, rycerz do burdelu iść nie może? To dla kogo te burdele? Czy tam drogo jest? 500 chcą. No siora daje dupy. Ale prawdopodobnie jest wampirem, więc... I tak już rodzinką nie będą. Czekam na remake, to będzie dopiero cudo, ile nie zepsują klimatu, raczej od CD Projektu my w klimacik. Tak, no. Ciekawe, co z tego będzie. Ale Wiedźmin 1 bardzo zasługuje na remake, bo tu jest taki dobry fundament. Tylko właśnie, no, nie dość, że ta grafika, powiedzmy, już w dzisiejszych czasach może odstraszać nie Polaków, to jeszcze... Gameplay najbardziej, no bo to jest przygodówka w sumie, ale... Ale bardzo fajna. Słucham? Czekaj. Nic. Bywaj. Co ja w dupę? Dowód. To jego siostra. Skąd ja mam w dupę wiedzieć? Co ja zdjęcia mam jej zrobić? Przyjęte czasy, nie ma aparatu. Chciałeś o coś zapytać? Bywaj. Trzeba ją wydymać. Ale to jest drogie. Chociaż mam zniżkę, tylko muszę... O kurde... Nie. Uff. Tyle dobrego, że tego nie wypieprzę. Wszystko lepsze było. Chyba tak, Rukaszu. Słucham? Chyba tak, no. Wydaje mi się... Co? Nie, wykluczone. Nie mam rodziny. Jesteś pewna? Całkowicie. Tutaj jest mój dom. Moje siostry nocy. Spokojnie. Musiałem się pomylić. Słucham? Chciałbym spędzić z tobą wieczór. Z przyjemnością, Białowłosy. Jej kartę już mamy, ona nie ma unikatowej. Musisz tylko złożyć datek na rzecz domu nocy. Jedyne 500 orenów. Patrz to. Patrz i dawaj zniżkę. Stały klient? No cóż, ze zniżką to będzie 300 orenów. Kurde, i tak jest drogo, ja pierdzielę. Aj, odłożyłem wszystkie pierścienie. Nie mam nic.
Dobra, damy radę 300 zapłacić. Słucham. Chciał. Z przyjemnością. Stały klient? Ale co, Mulibox? No ze zniżką to będzie 300 orenów. Jak spieprzą wieśka? Raczej nie spieprzą, no. Raczej będzie to samo. Znaczy dla hardkorowych fanów i tak będą mówić, że to lepszy niż remake, ale przebije się bardziej ten Wiedźmin 1 i to będzie fajne. To naprawdę jest dobre. Ja go pierwszy raz gram. W sumie w żadnego Wiedźmina nie grałem, ale no właśnie dlatego, że nie chciałem grać w inne, bo nie przyszedłem jedynki. To tak blokowało. Nie wiem ile ludzi tak ma. Pewnie większość tak po prostu zagrała w trójkę i mieli wypieprzone. Dziękuję. Chodź za mną. Chciałem zrealizować pewną tak, fantazję. Tak, Lukaszo. Cierpliwości. Weźmiemy gorącą kąpiel, a później spełnią się wszystkie twoje sny. No jej, karty już mamy. Karta kurtyzany. No ja też, Łukasz, raczej. Chociaż w Assassinie dwójkę od razu wziąłem. Za dużo pracuję. Słucham? O! Masz ciekawą bliznę na szyi. Podoba ci się? Dodaje charakteru. Kiedy miałem mu siostrę, tak. W ramach fabuły. Jeśli chcesz, pokażę ci więcej. Chciałbym spędzić z tobą wieczór. Z przyjemnością białowłosy. Dobra. Nic. Ale ty mnie próbujesz dymać, w sensie. Bez przesady. Czekajcie. Dobrze, widz powiedział o tym skrócie, to dużo szybciej się przemieszczamy. Remake tego robi zewnętrzne studio? No tak, ale to wiesz, no jakby... Jeżeli będą mieli z góry, że tylko mają zmienić gameplay i grafikę, no to jak mają to spieprzyć? Co słychać? Nie mogę powiedzieć. Nie tu. Nie, dobrze. Ty wiesz co słychać. Czego nie odczytałem? W Assassinie jest fabuła Desmonda od jedynki do trójki. Ten Desmond w sraniu w banie. Ezio była trylogia i git. Teraz zagramy w trójkę pewnie. We wrześniu albo październiku dopiero. Ale zagramy i potem może Black Flaga niedługo. Spotkałem niebieskooką kurtyzanę w domu publicznym. Niemożliwe. Metro, moja siostra nigdy rację. Nie weszłaby do takiego masz miejsca. Rację, no. Mam dowód. Widziałem ślady kłów na jej szyi. Wszystko się zgadza z twoim opisem. Na wieczny ogień? Jak to możliwe? Wiem, musi być pod wpływem uroku tego wampira, który ją ukąsił. Ale może nie została jeszcze przemieniona? Może nie. Wiedźminie, musisz mi pomóc. Wampir z pewnością znajduje się w pobliżu. Może nawiedza dom publiczny. Zobaczę, co da się prowadzi. Zrobić. Napiłbym się. Pieprzona bieganina. Rozumiem widza, który ściągnął modę na szybsze chodzenie, jak grał drugi raz. To ma sens. No ale to samo jest w Gothiku i w innych starych grach, w których tak rozciągali czas gry właśnie. Wiedźmin! Co dziewki pozamykać? Napiłbym się. W starych gierkach zawsze tak było. Przecież Gothica to ja w dzisiejszych czasach już bym chyba nie dał rady przejść bez modów na przyspieszenie. To już by mi łeb pękło, ale no gram pierwszy raz z Wiedźmina, to jest inaczej. Chciałeś o coś zapytać? W
tym budynku znajduje się wampir. Ślady na szyi jednej z dziewczyn. Mogę wymienić wiele zwykłych zwierząt, których ugryzienie pozostawia takie ślady. Jej brat uważa, że nigdy nie pracowałaby w bordelu z własnej woli. Że jest pod wpływem uroku. Tak, i ty w to uwierzyłeś? Nie bądź naiwny. Dziewczyna żyje tu jak księżniczka, ubiera się w jedwabie i batysty. Klienci licytują majątki, żeby spędzić jedną noc w jej towarzystwie. Ma służbę i wygody, o jakich ci się nawet nie śniło. Brat chciał ją wydać za jakiegoś starego pryka z hemoroidami większymi od... Nieważne. Ona pragnie być księżniczką nocy, wiecznie pięknym i zakazanym owocem. Snem wyzimy. O czym ty mówisz? Poczułam to, kiedy piłam jej krew. Co tak patrzysz? Owszem, to ja jestem wampirem w tym budynku. Nie zabijam ludzi. Krew dodaje mi wigoru. Przypomina pod tym względem alkohol. No. Nikomu nie dzieje się krzywda. Wszystko się zgadza. Pewnie? Pijemy krew klientów i dziewczyn. Ja i moje córki. Ale nikogo nie zabijamy. To jedna z form zapłaty za nasze usługi. Wszyscy są szczęśliwi. A niebieskooka? Sama mnie wołała. W swoich snach, marzeniach chciała być wolna, wiecznie piękna. Nie jesteśmy potworami, Geralt. Proponuję ci umowę. Noc z moimi córeczkami. W zamian za spokój, za zignorowanie całej tej sprawy. Widzowie. A co, jeśli się nie zgodzę? Ktoś zginie. Ty, ja, niebieskooka. Czy warto wybierać śmierć, nawet jeśli chodzi o śmierć wampira? Nie, nie zabiję jej. I tak by jej nie zabił, bo jest... To jest ta... narzeczona Regisa. Nie doszło ostatecznie. Nie mógłbym jej zabić. Wygrałaś. Dam ci spokój. Chodźcie, córeczki. Czas pokazać Wiedźminowi, skąd się biorą legendy o Domu Nocy. Oho! Oho! Od 3 godzin latamy od karty do karty, widzowie, w tym akcie. Nie mogę. Co jest w dupę? Co jest w dupę, ty? Na smyczy ją trzymają, w sensie tej. Dobra, karta to karta. Przyszedł Patryk. Zdrajca! Wiedziałem, że nie należy ufać Wiedźminom. Czemu nam przeszkadzasz, rycerzu? Kazałem cię śledzić. Wiedziałem, że można ufać tylko płonącej róży. Zbratałeś się z wampirzycą i zginiesz razem z nią. Patryk, umrzesz. Nie rób nic głupiego. Nikt nie musi umierać. Głupiego? Ty już zrobiłeś coś bardzo głupiego, Wiedźminie. I musisz za to zapłacić. Przestańcie natychmiast. Nie macie z nami szans. Nami? Siostrzyczko, zaraz cię uratujemy. Jesteś pod wpływem uroku. Nie ma żadnego uroku, idioto. Twoja siostra nie chciała do końca życia zmywać garów i rozkładać nóg przed zgrzybiałym staruchem. Dosyć tego! Płonące ty, ale bycie wampirem jest big opa. Stójcie. Wampirzyca ma rację. Nie ma żadnego uroku. Twoja siostra dokonała wyboru. Wiedźminie, właśnie wykopałeś sobie grób. Co ty, może stary dziadu, gadasz? Ale na pewno nie sobie. O kurde, ona pije. Co tu się w dupę dzieje? No oni... Dość tego, gówna! Popalę was w tej chacie! Ale oni są tanki. Gdzie jest Patryk? A. Że to się musiało tak skończyć. No, magia, to z pewnością miałeś otrzymać od tych ludzi jakąś zapłatę. Odpalę ci działkę z moich zysków.
Co teraz? Teraz? Wszystko będzie po staremu. Trzeba tylko posprzątać ciała. A dziewczyna? Zrobi, co będzie chciała. Pozwólmy jej na razie odpocząć. Nie było uroku? A bo ja wiem. Żadnych zaklęć nie rzucałam. Trudno odróżnić urok od fascynacji. Zabiłem ludzi, a powinienem zabijać potwory. Mniejsze zło, Geralt. Czasem trzeba wybrać mniejsze zło, by nie dopadło cię to większe, przyczajone w mroku. Jak długo jeszcze? Dobra, Patryk, co tam miałeś? Ty biedaku, stara szmato. Dobrze, że umierzysz. Ten Patryk nawet nie miałby mi czym zapłacić, dobrze zdech. Pieprzony w dupę, stary dziad. O kurde, ty. Święcony. Czekaj, to jest srebrny? Nie. Ojej. Muszę odpocząć. Chciałeś o co? Bywaj. Ty, ale bycie wampirem jest tak OP, że to jest luj. Przecież oni piją krew, te wyższe wampiry, tylko jak się chcą napić, nie? To czemu nie być takim wampirem? Jesteś nieśmiertelny, OP, silny, odporny na wszystko. Patryk, zdech i git. Wszystko się zgadza. Pierwszy raz widziałam wiedźmiński miecz w akcji i nie mam ochoty na powtórkę. Twój brat nie żyje. W końcu się doigrał. Był skończonym idiotą. Prawie zrujnował mi życie. Zero sentymentów? Zero. Nie zdajesz sobie sprawy, przez co musiałam przejść, zanim od niego uciekłam. Już nie będzie cię męczył. Dziękuję, Wiedźminie. Dziękuję za okazanie ludzkiej twarzy. No nie ciągnie cię do krwi. Właśnie jest tak, że no możesz być uzależniony, a możesz czasu do czasu się napić i mieć wypieprzone, no. Jakieś parchate wampiry, to ta, ale to nie są zwykłe. W Wiedźminie jest inaczej, to jak zwykle wszędzie jest różnie. No, można nie pić i tyle, nie? Właśnie wampiry mogą żyć bez krwi. To jest Wiedźmin. Różnie jest w różnych uniwersach wampiry. Tu są takie. Tu są akurat gigaope wampiry w uniwersum wiedźminowym. Są fajne bardzo. Dobra. Idźmy sprzedać itemki. No i chyba tyle. No. Co mam zrobić, jak zaproponowałem młodszemu bratu, żeby obejrzał ze mną Gwiezdne Wojny? Zemsta Sithów. 6/3. On powiedział nie, bo ogląda anime o gejach. Jak go przekonać do Gwiezdnych Wojen? Człowieku, lepsze jest anime o gejach niż pieprzone Gwiezdne Wojny o PDF-ach. Pfu na te gówno. Star Warsy zasrane. Mam nadzieję, że cię stary przyłapie na oglądaniu tego gówna i cię zbije kijem. Oczywiście w GTA. Nie no, Gwiezdne Wojny, ja nie lubię Gwiezdnych Wojen, przepraszam fanów, ale ja jestem antyfanem Gwiezdnych Wojen. Grałem w tą część o rudym tylko dlatego, że to Souls-like, fabuła była tam najgorszą częścią. Witam, mogę czym? A ja miałem z nim w ogóle pogadać, zapomniałem. To... ...5400. Jakbym trzy takie runy...
Nie, poczekajcie, ja muszę przemyśleć, co ja bym chciał dać na srebrny. Bo tu jest powalenie. Nie, to nie to. Tu jest obrażenia 50%, jak jest oślepiony. A tu jak jest... A, podpalić to mogę zawsze. Czyli na oślepienie muszę znaleźć. Co daje ta runa? Witam, mogę. Powalenie. To do dupy. To do dupy. Defrod żyje, co jest? Czekaj, nie, to nie Defrod miał być. Czy Defrod, bo mi zaraz popieprzy. A nie, Defrod, tak? Czy ten? Witam, witam. Witam Defroda po dupę w 3 miesiącach. Gdzie ty się podziewałeś? Napisz szybko, bo zaraz koniec streama. O, jest Defon i Defrod naraz. Bracia. Gdzie ty się podziewałeś, Defrod? Witam, witam, witam. Witam. Co się stało? Gdzie ty byłeś? Piękny lokal. Na pewno podejmujesz w nim wielu znamienitych gości. To prawda. Ale odkąd wprowadzono stan wyjątkowy, jest... Pisz, Boban. Dobrze, byś napisał. Szczególni klienci? Jesteś ciekawski, a to paskudna przywara. Ja natomiast jestem chciwy. Bardzo chciwy. Spokojnie. Wiedziałem, że się dogadamy. Chętnie opowiem ci to i owo. Cały zamieniam się w słuch. Od pewnego czasu odwiedzają mnie podejrzane typki. Nie, wojsko tak już ich nie przychodzi, ignoruje, tak jak ty. A oni czują się pewnie Sadga. U siebie w domu. Zgaduję, że widziałeś u nich symbole ze znakiem salamandry. Zaiste. Widzę, że ich znasz. Słyszysz, o czym mówią? Mówią cicho, widać mają wiele sekretów. Słyszałem co nieco, ale większość to błahostki. Na pewno mówili coś interesującego. Słyszałem, jak ustalali hasło otwierające drogę do jakiegoś podziemnego kompleksu. Wydaje mi się, że nazywali go manufakturą. Jak brzmiało to hasło? O. Jeden z typków powiedział... Cierń. Dzięki za informację. Bywaj. Cierń. Wybacz, nynie zajęty jestem. Dobra, starczy. Jeszcze pójdę do tej manufaktury, zobaczysz tam coś jest. Nie wiem, czy o to chodzi, czy o coś innego. Zawsze tak, Bifon, dobrze mówisz. Nie wiem, czy może o to chodzić, no ale manufaktura jest jedna. Cierń. Gdybym wszystko miałem bezpieczyła na sobie. Ciąg. Czymś szuk. A po tak. Uwaga. Nie, u niego też nic nie ma. To nie o to chodzi chyba. Chyba coś na kiedy indziej. Dzięki mi, Hax. Co ty piszesz? A, że to napisać i masz wtedy pasa. O, to tyle? Jedna emotka i masz N pasa? Dobra, widzowie, zostawiam to. Wykonaliśmy parę questów, ale tych questów jeszcze sporo jest. Na pewno zlecenia trzeba będzie jutro powykonywać i iść do starych miejsc, bo tutaj wydaje mi się zrobiliśmy wszystko w tej dzielnicy. Aha, w kanałach są pewnie kuroliszki.
To zaznaczę sobie to na jutro. Husaria! Mamy znowu szansę przejąć Europę! Husaria! Husaria! Mamy szansę!